Wydarzenie to powoli staje się kolejną piękną tradycją Krosna Odrzańskiego. W niedzielę 14 grudnia już po raz drugi odbyła się Wigilia Miejska, połączona z Jarmarkiem Świątecznym. Setki mieszkańców wspólnie spędziły niedzielne popołudnie, dzięki czemu jeszcze bardziej można było wyczuć atmosferę zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Po raz drugi Centrum Artystyczno-Kulturalne Zamy w Krośnie Odrzańskim organizuje Wigilię Miejską i Jarmark Świąteczny. Przede wszystkim jest to czas, gdzie spotykamy się ze wszystkimi mieszkańcami gminy Krosno-Odrzańskie. Przygotowaliśmy dla nich specjalny program artystyczny, na którym prezentują się dzieci ze szkół i przedszkoli z gminy Krosno-Odrzańskie, a także zespoły wokalne z Krosno-Odrzańskiego. Ponadto przedszkola i szkoła oraz inne instytucje zorganizowały jarmark świąteczny, na którym mogą mieszkańcy kupić upominki na święta dla najbliższych, a także stroiki, różnego rodzaju bombki, choineczki i to wszystko właśnie jest na jarmarku świątecznym. Głównym punktem wigilijnego spotkania były świąteczno-noworoczne życzenia, które mieszkańcom wspólnie złożyli burmistrz Krosna Odrzańskiego Marek Cebula oraz proboszcz parafii pod wezwaniem świętej Jadwigi Śląskiej, ksiądz Zbigniew Samociak. Chciałbym na te święta Bożego Narodzenia w roku 2014 życzyć Państwu wiele ciepła rodzinnego. Niech to ciepło promieniuje na najbliższych, ale też i na osoby, które często nie zaznają tego ciepła, bo często są sąsiadami, których codziennie nie zauważamy. Życzę Państwu, byście znaleźli chwilę czasu, by być może zapukać do drzwi klatki obok, a może domu, w którym czasami ktoś potrzebuje trochę tego ciepła właśnie w tym szczególnym czasie roku, jakim są święta Bożego Narodzenia. Następnie harcerze z krośnieńskiej drużyny harcerskiej TROP imienia Andrzeja Małkowskiego przekazali światełko pokoju, symbol ciepła, miłości i nadziei. Ja mam nadzieję, że od ognia tego światła będziemy mogli się wszyscy ogrzać. Przez kilka dni to światło będzie w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim, ponieważ nasza gmina to nasza społeczność, nasze dobro, a za kilka dni przekażę to światełko księdzu proboszczowi Zbigniewowi Samociakowi, by w naszej parafii można było również ogrzać się właśnie od tego światła. Burmistrz Marek Cebula oraz ksiądz proboszcz Zbigniew Samociak tradycyjnie przełamali się opłatkiem z mieszkańcami, zaś na scenie rozbrzmiały kolędy. Podczas tegorocznej Wigilii Miejskiej ponownie odbyła się także zbiórka datków na rzecz Powiatowego Domu Dziecka w Krośnie Odrzańskim. Mieszkańcy chętnie wspierali akcję. Tak, w sumie tak, często dają pieniądze. Jak chodzę, no to dosyć ciężką puszkę już mam. Łącznie dzięki zbiórce, a także sprzedaży świątecznych ozdób, w tym choinkowych bombek podpisanych przez burmistrza Marka Cebulę, udało się zebrać blisko 1300 zł. Tradycyjnie podczas Wigilii Miejskiej nie mogło zabraknąć pysznych potraw przygotowanych przez przedszkole numer 3 przy współpracy przedszkola numer 2. Po raz drugi zwrócono się do nas jako do przedszkola o pomoc w organizacji Wigilii Miejskiej, o czynną pomoc. Nasze panie przygotowały potrawy. W ubiegłym roku bardzo smakowały, w tym roku były nie mniej pyszne, także bardzo się cieszę, że mieszkańcy byli z tego zadowoleni. Wymagało to na pewno dużego wkładu pracy pań. Także serdecznie dziękuję pani Krysi, pani Bogusi i dwóm paniom z przedszkola numer 2, które pomogły przygotować te potrawy. Bardzo serdecznie im dziękuję za czas poświęcony. Od godziny 6 rano przyszłyśmy. Przyszły dwie panie do pomocy o godzinie 6:30. No i wspólnymi siłami dałyśmy radę. Do godziny 1:00 panowie z wojska przyjechali, zabrali gorące dania. No a my się cieszymy, że nam zaufano drugi rok i jesteśmy zadowoleni. Ciężka praca została jednak doceniona przez mieszkańców, a amatorów barszczu, kapusty z grochem oraz makiełków nie brakowało. Tak, no też to zauważyłam, że ludzie wędrowali tam często, nawet wyrażali właśnie przy naszym stoisku, gdzie sprzedawaliśmy nasze stroiki świąteczne i inne rzeczy, właśnie wyrażali opinię, że potrawy są znakomite, także cieszymy się bardzo, że no, smakowało ludziom, tak, że praca po prostu pań spotkała się z takim aplauzem. Wigilia Miejska oraz Jarmark Świąteczny zostały zorganizowane przez gminę Krosno-Odrzańskie, Centrum Artystyczno-Kulturalne Zamek, parafię pod wezwaniem świętej
Jadwigi Śląskiej oraz 5. Kresowy Batalion Saperów. Swoją pomoc ofiarowało także wiele krośnieńskich instytucji oraz ludzi dobrej woli. Centrum Artystyczno-Kulturalne Zamy w Krośnie Odrzańskim chciałby serdecznie podziękować wszystkim osobom zaangażowanym. Przede wszystkim 5. Kresowemu Batalionowi Saperów, bez którego na pewno nie dalibyśmy sobie rady, ZGKiM-owi krośnieńskiemu, a także Urzędowi Miasta w Krośnie Odrzańskim oraz wszystkim ludziom dobrego serca, wszystkim sponsorom, panu Grzegorzowi Noconiowi, panu Zbigniewowi Paduszyńskiemu, Stowarzyszeniowi Radoszczanka i naprawdę wielu, wielu innym osobom. Wigilia Miejska zwiastowała nadchodzące Boże Narodzenie, tworząc w mieście świąteczną atmosferę, która wypełniła place i ulice Krosna Odrzańskiego.